ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latawiec. Ślimak Bartek jeszcze spał, gdy Biedronka Basia zapukała do jego okna. Dzień dobry, Bartku! Zróbmy latawiec! Basia narysowała latawiec, a Bartek go wyciął. Ozdobili go kolorowymi wstążkami, a potem przywiązali do niego długi sznurek. Zobaczmy, czy będzie latał, powiedziała Basia. Złapali się za ręce i wypuścili latawiec. Ale nieważne, jak bardzo się starali, latawiec nie chciał latać. Wejdę na drzewo i stamtąd wypuszczę latawiec. Może wtedy poleci, wytłumaczyła Basia. Ale latawiec kolejny raz spadł na ziemię. Nagle pojawił się silny wiatr. Poniósł latawiec wysoko, a razem z nim Basię. Bartek! Pomocy! Bartek wdrapał się na drzewo i złapał Basię za stopy. Ale nie mógł ściągnąć ją na dół, więc oboje latali. Obok przylatywał Baltazar. Złapał za nogi Bartka, ale i to nie zmusiło latawca do lądowania. Więc teraz cała trójka latała. Żuk Edek siedział na szczycie sosny. On złapał za nogi Baltazara, więc teraz cała czwórka latała. Laura, pomóż nam! Krzyczał Baltazar do konika polnego, który właśnie skakał w pobliżu. Laura złapała za nogi Edka i teraz latali w piątkę. Wiatr z każdą chwilą wiał coraz mocniej. W pobliżu przylatywała Matylda. Złapała za nogi Laurę i teraz latali w szóstkę. Chrząszcz Staś i Waszka Klara ze zgrozą patrzyli na przyjaciół. Wiatr pcha nas w głąb lasu. Latawiec zaczepił się o czubek wysokiego drzewa i cała szóstka wylądowała w koronach drzew. Wiatr zupełnie ucichł i wyszło słońce. Bartek z troską spojrzał na Biedronkę. Basia, nie umiem latać. Jak ja stąd zejdę? Nie martw się, Bartku. Na pewno coś wymyślimy. Wiem, co możemy zrobić. Bartek, skocz do tego koca. Nie bój się. Nie zrobisz sobie krzywdy. Bartek wskoczył do koca i odbijał się wysoko do góry. Spójrzcie, ale fajna zabawa. My też tak chcemy. Krzyczeli pozostali. Mali przyjaciele skakali w kocu, aż zrobiło się ciemno. Wiele godzin później, gdy wszyscy już smacznie spali, wiatr ponownie się zerwał i poniósł latawiec bardzo daleko. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
mały trzmiel. Pewnego dnia Basia, Bartek i Baltazar poszli bawić się na łąkę. Chcieli wypróbować spadochron, który zrobił Baltazar. Ale mały trzmiel zbierał kwiatki i śpiewał radosne piosenki. Zima za nami, wiosna już jest, uwielbiam kwiaty niebieskie też. Jako pierwszy przywitał się z trzmielem Baltazar. Witaj, mały trzmielu, nazywam się Baltazar. To ślimak Bartek i biedronka Basia. A ty jak się nazywasz? Jestem Dorotka. Leciałam właśnie do domu, ale postanowiłam się zatrzymać i pozbierać na łące śliczne kwiatki. My idziemy wypróbować ten spadochron. Chcesz się przyłączyć? Zapytał Baltazar. Z przyjemnością. Baltazar i Dorotka skoczyli pierwsi. Później Basia i Bartek wypróbowali kolorowy spadochron. Bawili się do późnej nocy. Pobawisz się z nami jutro? Zapytał szczęśliwy Baltazar. Nie mogę. Z samego rana muszę odlecieć. Mój dom jest daleko stąd, a przede mną kawał drogi. Bartek, Basia i Baltazar pożegnali się z Dorotką. Baltazar był bardzo smutny, więc Basia zapytała go. Co się stało? Baltazar ma dziewczynę. Zaśmiał się Bartek. Nie naśmiewaj się z niego, powiedziała ze złością Basia. Wiesz co, Baltazarze? Poproś Dorotkę, żeby tu została. Możemy zbudować dla niej dom w lesie. Świetny pomysł. Polecę rano na łąkę i poproszę ją, żeby została. Następnego dnia Baltazar i Basia wstali bardzo wcześnie. Śpieszyli się na łąkę, żeby porozmawiać z Dorotką. Ale przybiegli za późno. Trzmiel zdążył już odlecieć. Jedyne, co znaleźli, to pożegnalny list, który Dorotka przyczepiła do drzewa. Baltazar usiadł na trawie i zaczął płakać. Tym razem Bartek się z niego nie śmiał. Biegnijmy za nią, powiedział mały ślimak. Na pewno ją dogonimy. Bartek, wleczysz jak ślimak. Jeśli się nie pośpieszysz, nigdy nie dogonimy Dorotki. Bartek już miał odpowiedzieć Baltazarowi, gdy zza krzaka wyszedł jeż. Może będę w stanie pomóc. Nie jestem zbyt szybki, ale na pewno szybszy od was. Przyjaciołom spodobał się ten pomysł. Zbudowali mały wózek z łupiny kasztana i przymocowali do kolców jeża. Jeżowy rydwan był gotowy do drogi. Odpocznijmy trochę, zaproponowała Basia, gdy zrobiło się ciemno. Ruszymy jutro z samego rana. Baltazar znowu zaczął płakać. Nigdy jej nie odnajdziemy. Czuję coś słodkiego. To kwiat bzu. Bzu? Zdziwiła się Basia. Ale tutaj nie rosną krzewy bzu. Rozejrzyjmy się. Chcesz wrócić i zamieszkać z nami? Zbudowaliśmy ci mały domek na drzewie. Nie musiałabyś wracać do siebie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli z nami zamieszkasz. To wspaniały pomysł. Będzie nam bardzo miło. Zgodnie przyznali. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę z wami zamieszkać. Odpowiedziała Dorotka. Była szczęśliwa. Pokonaliście daleką drogę, żeby mnie znaleźć. Jesteście tacy mili. Wszyscy wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali z powrotem na łąkę. Już następnego dnia rozpoczęli budowę. Zbudowali dom dla Dorotki w pobliżu bzów. Gdy dom był gotowy, urządzili duże przyjęcie. Zaproszono wszystkich mieszkańców lasu. Tańczyli i jedli do późnej nocy. Wspaniale przywitali nową sąsiadkę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć, Bartek! Pośpiesz się! Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. W
wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki, wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę. Powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej, jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi start, powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisklęta kanarka. Pewnego dnia kanarek Krzyś poznał Klaudię. Ptaszki zakochały się w sobie. Klaudia mieszkała na dębie blisko domku Basi. Para postanowiła zbudować gniazdo na najpiękniejszej gałęzi. Bartek i Basia przyglądali się pracy z dołu. Zobacz, Klaudia siedzi w gnieździe od wielu dni. Myślisz, że jest chora? Zapytał mały ślimak. Nie, Bartek. Jestem pewna, że wkrótce złoży jajka i kanarki doczekają się piskląt, powiedziała uradowana Basia. Jajka? Pisklęta?
Bartek był zdezorientowany. Oczywiście. Klaudia złoży w gnieździe jajka i będzie się nim opiekować, aż wyklują się pisklęta, powiedziała Biedronka. Kilka dni później Klaudia podniosła się, żeby uporządkować gniazdo. Bartek zauważył 3 małe jajka. 3! Będą 3 pisklęta! Z radością oznajmił Bartek. Pewnego dnia usłyszeli ćwierkanie dobiegające z gniazda. Hurra! Pisklaki się wykluły! Wyjaśniła Basia i mocno uściskała Bartka. Możemy je zobaczyć? Podekscytowana Basia zapytała Krzysia. Oczywiście, że możecie, ale bądźcie ostrożni, są jeszcze bardzo malutkie. Odpowiedział dumny tata. Krzyś zaprosił Basię i Bartka na swoje plecy, po czym poleciał do gniazda. Są śliczne! Szepnęła Basia. Ślimak i Biedronka ostrożnie pogłaskali małe kanarki. Młode kanarki rosły bardzo szybko. Wkrótce mogły zacząć lekcje latania. Klaudia była ich nauczycielką. Z każdym dniem szło im coraz lepiej. Musimy lecieć po jedzenie, bądźcie grzeczni, powiedział pisklętą Krzyś. Nawet nie myślcie o lataniu bez nas. Wciąż jesteście bardzo mali, dodała Klaudia. Ale najmniejsze z piskląt było dość niegrzeczne. Nieprawda! Potrafię świetnie latać. Nie będę czekał na rodziców, powiedział i wyskoczył z gniazda. Nie wolno! Nie wolno! Ćwierkały pozostałe pisklęta, ale nie mogły powstrzymać brata. 2 pisklęta nerwowo skakały wokół gniazda, gdy nadlecieli ich rodzice. Nasz braciszek poleciał! Płakały. O, Rety, on jest za mały. Mogło go spotkać coś złego. Płakała Klaudia. Bartek i Basia usłyszeli hałas i ruszyli na poszukiwania niegrzecznego pisklaka. Szukali go wszędzie. Na wzgórzach, w górach, przy jeziorze, w lesie i na łące. Ale nie znaleźli małego kanarka. Jak go znajdziemy w ciemnościach? Zapytała Klaudia i zaczęła szlochać. Ale wtedy na niebie pojawiły się małe światełka. To świetliki przybyły z pomocą. Potrafimy świecić w ciemnościach. Pomożemy wam, powiedziały. Tam jest, w krzakach! Krzyknął nagle Bartek. Wszyscy pobiegli w stronę krzaków. Mały kanarek zasnął. Był wyczerpany i zmarznięty. Klaudia wzięła go na skrzydła i radośnie uściskała. Znaleźliśmy cię. Musisz zawsze słuchać rodziców, powiedział Krzyś. Klaudia poleciała do gniazda z pisklęciem na plecach. Świetliki tańczyły wokół nich jak gwiazdy na niebie. Rodzina kanarków wkrótce znowu była w gnieździe. Dobranoc, maluszki, szepnęła Klaudia, a potem wzięła dzieci pod swoje skrzydła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kamyki. Pewnego letniego popołudnia Basia postanowiła upiec truskawkowe ciasto. Poprosiła Stasia i Baltazara, by zebrali dzikie truskawki. Chłopcy szybko ruszyli do lasu. Wkrótce Baltazar zauważył na ścieżce kamyki. Zaczął kopać jeden z nich. Ale Stasiowi też spodobała się ta zabawa, więc zabrał kamyk Baltazarowi. To niesprawiedliwe! Ja go znalazłem i ja chcę go kopać! Teraz to mój kamień! Znajdź sobie inny! Ale ja go zauważyłem, więc jest mój! Jęknął Baltazar. Tu jest mnóstwo kamieni, znajdź sobie inny! Powiedział Staś, próbując zakończyć kłótnię. Ale Baltazar nie chciał odpuścić. Odepchnął Stasia i sam zaczął kopać kamyk. Chłopcy przepychali się, aż w końcu obaj stracili równowagę i wpadli do strumienia.
Świerszcz Alfonso wyszedł z domu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Co to za hałas? Zapytał. To wina Stasia, zabrał mi kamyk. Nie był twój, ja lepiej go kopałem. Dosyć tego, przerwał im Alfonso. Wejdźcie do domu, wysuszcie się i powiedzcie dokładnie, o co wam chodzi. Chłopcy mamrotali pod nosem, wchodząc do domu Świerszcza. Mokre ubrania rozwiesili na sznurze i czekali na ich wyschnięcie, owinięci w ręczniki. Alfonso dał im ciasteczka i szklankę lemoniady. Promienie słoneczne szybko wysuszyły mokre ubrania. Staś i Baltazar, zajadając ciasteczka, opowiedzieli Alfonso, dlaczego się pokłócili i wpadli do strumienia. Mam ogromną kolekcję kamyków. Naprawdę? Możemy ją zobaczyć? Ucieszył się Baltazar. Oczywiście! Odpowiedział z dumą Alfonso i postawił na stole duże pudełko. Gdzie znalazłeś tyle przepięknych kamieni? Zapytał Staś. Przy strumieniu. Jeśli chcecie, możecie poszukać kamyków. Chłopcy wypełnili koszyki kamykami. Oglądali i układali aż do zachodu słońca. Wkrótce chrząszcz i pszczoła pożegnali się ze swoim przyjacielem i zaczęli wspinać na wzgórze. Szybko dotarli do domku Basi. Mała Biedronka ze złością zawołała. Gdzie moje truskawki? O, rety. Truskawki! Zapomnieliśmy o nich. Ale Basia, popatrz, jakie piękne kamyki zebraliśmy z Alfonso. I co mam z nimi zrobić? Upiec kamykowe ciasto? Prosiłam o truskawki. Ale zapomnieliśmy o nich. Przyznał Staś i opowiedział Biedronce całą historię. Rozumiem. Skoro nie przynieśliście truskawek, chociaż pokażcie mi kamyki. Powinniśmy na nich coś namalować. Ten wygląda jak mały domek, a na tym namaluję uśmiechniętą buzię. Świetny pomysł. Zaprosimy przyjaciół i będziemy malować kamyki. Super. Następnego dnia przyjaciele przyszli do Basi. Był Bartek, Matylda, Klara, Laura, Edek i Robert. Gdzie są Staś i Baltazar? Zapytał rozczarowany Bartek. Jesteśmy! Zawołali chłopcy i z dumą pokazali Basi koszyk wypełniony truskawkami. Dziękuję! Powiedziała Biedronka. Gdy ona przygotowywała ciasto, pozostali przyjaciele malowali kamyki. Po skończeniu pracy zaprosili Alfonso na wyjątkową wystawę. Wszystkie wyglądają wspaniale. Jutro przyniosę moje kamyki i też je pomalujemy. Zapowiedział przyjaciołom Świerszcz. Gdy truskawkowe ciasto było gotowe, przyjaciele zasiedli wokół stołu i zjedli je do ostatniego okruszka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje.
Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek. Musisz grać zgodnie z zasadami. Powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki, odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci, powiedział Bartek uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany.
Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnie, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się. Powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka, Basia i ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła! Nie odchodź, gąsienico! Spędź z nami święta! Dziękuję! Z radością z wami zostanę! Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona.
jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt! Powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku.